Sam, powiedz, że masz krzyż. Pan święty Dyzma jest ze mną. Chcesz się przywitać? Okej, uciekamy. Nie podoba mi się, że tutaj wszędzie jest tyle światła. O, tu już troszeczkę ciemniej. Chociaż może nie do końca, dobra. Jakiś ogólny ogląd sytuacji. Tam coś miga, strażników nie widać. Nie ma co czekać. Wow, niewiele brakło. O. Dobra, zaczynam przeszukiwać. Udało się. O, z wkurzonymi Włochami będziemy mieli problem. Teraz musimy chyba tędy. Tak. Tu chyba ich promień światła nie dojdzie. O kurde, patrzcie jak blisko przeszliśmy. Oni chyba nie mają broni, bo myślałem, czy by tak któregoś nie... powiedzmy sobie... O kurczę, sprzątnąć. Dobra, jak dalej, gdzie dalej? No idźmy na dół. No, no, ty skoczysz, przeskoczysz, nie? Udało się, dobra, nie zauważył nas. No, najdź skacz. Myślę, że teraz na tą wieżę tu po lewej skoczymy. Zrobimy to w ten sposób, nas nie zauważą. Kurczę, powiem wam szczerze, że nie wiem do końca gdzie iść. To jest najgorsze. Może byśmy tutaj troszeczkę jeszcze niżej zeszli. Ej, dlaczego spadł? Przydało się zaczepić to okno. Czyli gra nam sugeruje, że musimy lecieć górą. No dobra. Tyle łatwiej będzie. Nie schodzić na ziemię. Dobra, jeszcze raz, bo wydaje mi się, że to była całkiem niezła ścieżka. Wykorzystamy sobie tą wieżę. Skoczymy troszeczkę wyżej. O, może jednak niżej. Teraz dobrze by było przeskoczyć tam, tą drugą część. To chyba jednak pójdziemy wyżej. Zrobimy taki dobry numer. O, tędy można, zobaczcie. Ta rureczka po to właśnie jest. No, nawet rozbuja się dobrze. Lecimy. Bardzo dobrze. Teraz tu gdzieś widziałem świeci, tego musimy ominąć. O-o! O, udało się, nie zauważył nas. Schowamy się za kominem, teraz bym wskoczył sobie. Tak, przeleć tutaj ten obszar, dobra. No, no i lecimy tu do góry. Do góry, do góry, do góry, do góry. Elegancko. Patrzcie, on ma broń. No ale musimy to zrobić chyba po cichu. Zobaczmy, czy od tej strony się da. Ale da się. Jest tu. Wow. Spiąć się musimy. Ja to bym ich kurde tutaj spróbował sprzątnąć, ale może się nam to nie udać. sappiamo cosa fare. Resta concentrato. D'accordo. Rozdzielili się? No to ja go tutaj spróbuję jakoś zdjąć zaraz. O. Bardzo dobrze. Gdzie drugi? O, tutaj. Bardzo dobrze. Jestem w drodze. Próbuję rozeznać się w sytuacji. Dobra, to na razie. Na razie. Ło, co to się dzieje? Uciekają. Pewnie Rafe. Którędy tutaj iść? Na górę. Tam. Dobra. Czyli jeszcze mamy kawałek, ale to zrobimy tak. Skoczymy tu na ten dach. Doleć. Proszę cię tylko doleć. Nie dolecisz? Kurde. Dobra, jeszcze raz. Czyli myślę, że jednak dołem. Niech oni sobie spokojnie przejdą. I pójdziemy tam dołem. No uciekajcie, goście. Szkoda tylko, że jak tamtego strażnika obezwładniliśmy, to nie mogliśmy jego broni zabrać. No ale to może o to chodzi, żeby tu nie robić zawieruchy, bo się wszyscy zlecą i wiadomo. Dobra. Wyjdźmy na górę. Teraz co, wyżej jeszcze? Chyba jeszcze wyżej chce gra, żebyśmy weszli. A jednak nie. Gdzie teraz, jak teraz? No nic. Tak mówiłem wcześniej, zejdziemy na sam dół. Tylko muszę być jakieś bezpieczne zejście, żeby mi się znowu Nathan nie zabił. Na pewno nie tędy. Tu już teoretycznie nie jest tak wysoko, ale to nam spadnie. Kurde. Chyba się wrócić całkowicie? No może nie. Jeszcze raz. Jeszcze jedno podejście tutaj do tego miejsca. Nie doskoczy, nie ma szans. No ale tu możemy w sumie tędy iść. Tutaj niżej nic nie ma. Kurde. Powiem wam szczerze, trochę się zablokowałem. O, jest jakieś okienko, może tędy. O, właśnie. Dobra, sytuacja opanowana. Nikt mnie nie widział, wtopię się w towarzystwo i wyjdę stąd jak gdyby nigdy nic. No, by tak było. Muszę chyba uważać na te wazy. Drzwi? Jakie drzwi? Są drzwi. Tylko jestem trochę brudny. Nie mam marynary. Scusi. Chyba nie powinno cię tu być. Ani pani. Ale jeśli nic pani nie powie, ja też nie. Masz coś, czego bardzo chcę. I zaraz mi to dasz. Serio? Cóż, bardzo mi schlebiasz, ale jestem trochę zajęty, więc pani pozwoli. Nie mam czasu na buziara. Oddaj mi krucyfiks. Masz szczęście, że nie bije kobiet. Winnym... Pamiętaj. Pamiętaj, nie chciałem. Nie chciałem tego. Pokaż, co potrafisz. Ale ma bica. O, dobra jest. Chciałbyś. Podłożyłem ci się. Kurde, jak on tutaj podejść? Ewidentnie nas złoi. Zobaczcie, nie da się. A teraz dawaj artefakt. Doprecyzuj. O. Są kradzione. Kurde, nie zdążyłem nacisnąć. Za dużo się zastanawiałem. Naprawdę kończy mi się cierpliwość. O Boże. Posłuchaj. Trochę się dziś nie wyspałem. Może uznamy, że... Nie możemy ani uników robić, ani nic. Ani przewrotów, które zwykle robimy. Ewidentnie mamy dostać pieprz. Masz już dosyć? Czy będziesz dalej zgrywać cwaniaka? Wiesz co? Zniszczyłaś tu wiele bardzo drogich rzeczy. Uważaj trochę, bo nas stąd wyrzucą. Dobra, w tylnej kieszeni. Gdzie on jest? Kurde. Trzeba na nim uważać. Dobra, czekam w samochodzie. Gdzie by się podziewać? Ja miałem przyjemność poznać Nadine Ross. Urocza kobieta. A tutaj robią niezły kipisz. Próbują zapanować nad sytuacją, ale wszystkie puszczają nerwy. Nie chcę was popędzać, ale pośpieszcie się. No spokojnie. Dobra, już idę. Ty? Przy sali balowej. Posłuchaj takiego okrągłego znaku, jest po drodze. Okrągły znak, jest. Udało mi się zdobyć broń. Idzie dalej, idzie dalej. W tę stronę. Kurde, oni latają po dachach jak my. O-o. Było blisko. Nie w tą stronę, Nathan. Drugą. Tak. I lecimy. Jest okrągły znak. O kurde. No nareszcie. Złapałem! Dobrze, pan, niezły strzał! Nic ci nie jest? Tak, jakoś się trzymam. Nie dostanę się do ciebie. Dasz radę zejść? Jasne. Chyba tak. Okej, spotkamy się przy podjeździe. Idź w kierunku sali balowej. Dobra, na razie. Jest broń, to jest już dobrze. Okej, sala balowa, sala balowa. O, mamy naboje. Jakieś pomysły? Najszybsza droga prowadzi przez salę balową. Mówiłeś, że jest zamknięta. Otworzyli ją, jak się dowiedzieli, że to wasza sprawka. Dobra, to idę tam. Słyszałeś, Nadal? Obejdziemy ich. Tak, słyszałem. Kurde. Chciałbym to zrobić po cichu. Bo to jest właśnie fajne w tej grze, że możemy robić różne rzeczy po cichu. Niekoniecznie. A tutaj chyba w tej akurat scenie nie bardzo. Chociaż spróbujemy go tutaj. O! Matki. Dobra, poszło szybko. Chociaż nie tak cicho jak chciałem, ale nie uda się tego zrobić po cichu, więc idziemy na Rambo. O kurde. Kurde, co tu zrobić? Widzieliście takie rzeczy kiedyś? Udało się. O, jeszcze następny gdzieś jest. Gdzie on jest? Skąd ty strzelasz? Muszę wyłączyć to celowanie, bo to trochę psuje taką radość, więc zaraz wracam. Ok, wszystkie wspomagania mamy wyłączone. Wow, niedużo brakło. Dobra. Gdzie ta druga broń? O, tu jest. Pójdziemy górą. Nie doskoczymy. Co, jeszcze gdzieś tu ktoś jest? Kurczę, ile on jeszcze musi dostać? Patrzcie. Albo jednak sobie weźmiemy forsę. Zobaczymy, co ten tutaj miał. Dokładnie o to chodziło. I skoczmy sobie na górę. Nie możemy skoczyć na górę. Dobra. Skaczymy na ten daszek. I gdzie dalej? Nie potrzeba żadnej wskazówki. Brzydzimy się wskazówkami. Nikogo. Okej, do sali balowej już niedaleko. Nathan, przypuścili mnie. Przydałaby się. Już biegnę. Zaraz tam będę. Ta skrzynia wygląda na jeżdżącą, ciekawe dlaczego. Ale chyba nie musimy nic z nią zrobić. Dobra, dobra, dobra. O, coś tu jednak jest. A, świetnie. Co? Gdzie? Kto? O kurde. Jeden tu, drugi tu. Chyba muszę ich kropnąć. Kurde. Zaraz mnie dojadą. Patrz, jak się chowa za osłoną. Nieźle to zrobili. Trochę po Quake'owemu, trochę poskaczymy, trochę... Kurde. O, nie ma amunicji, no to już po mnie. Może jednak nie. Dawaj broń. Tam jest jeszcze jeden, widzieliście go? No nie jest tak łatwo bez tego automatycznego celowania. No chodź tu. Musimy go obejść z tamtej strony. O kurde, zobaczcie. O, jeszcze następny. Hop, hop, hop. Poskaczymy trochę po zabitym gościu. Perfekcyjny wjazd. Tak to ja. Chyba mam już dość tej aukcji. O tak, ja też. No byłaś. Dobra, chłopaki, zmiana planu. Za dużo ludzi próbuje się stąd wydostać. Podjazd jest zabrany. Otoczyli cię, rusz! Cholera, mamy plan B? Niezła robota. Obok sali balowej jest fontanna. Spotkajmy się tam. Jasne, idziemy. O, uciekaj, uciekaj! Już się powolutku przyzwyczaiłem do tego sterowania, w sensie do celowania. Kurde. Już po tobie. No, zobacz. Dobra. Dobra, udało się. Gorąco! Ty mi tu podchodzisz. No, w tej broni fajnie czuć odrzut. Jednak poniewiera trochę to linią strzału. Dobra, 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 już tak. O kurde. Gdzie on jest? Kurczę, Nate, nie o to mi chodziło. Ewakuacja. Dobra, było daleko. Kurde, skąd mają te granatów? fajnie, bo ta gra nie jest taka łatwa. Wydaje mi się, że poprzednie części były dużo łatwiejsze. Dobra. Jeszcze chwilkę będzie po nich. Teraz go z tej wieży zdejmiemy. No, gdzie jesteś? O, widzę twoją głowę. Headshot? Po nim. No jest. Okej. Pójdę za to do piekła. Szlak. Co? Pusty? Pusty. Co? A, dureń z ciebie. To jest twój brat. No dobra, trupia czaszka. Dobry znak. Znak Avery'ego. Co to? Hodie mecum eris in paradiso. Jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. To powiedział Jezus do świętego Dyzmy na krzyżu, tak. Ale... A liczby? Co o tym myślicie? Pewnie jakiś szyfr. Albo telefon. Panowie, to są daty. Ha? Spójrzcie. 1659. To jest data narodzin Avery'ego. 99. Niech zgadnę. Data śmierci. Według źródeł tak. No to mamy jego datę urodzin, śmierci i coś o raju. Czyli, że szukamy mogiły Avery'ego. W katedrze świętego Dyzmy. Chwileczkę. Czy Rafe już czasem nie przeczesał tamtego miejsca? Tak, katedrę tak. Widzieliście te symbole? Tak. Występują na starych szkockich nagrobkach. Tak? No, to patrzcie. To miejsce ma nietypowy układ. Katedra jest tu. Ale cmentarz jest aż tutaj. Nasz Rafe szukał w złym miejscu. No właśnie. Panowie, jedziemy do Szkocji. Zaraz, czekajcie. Dobrze wiecie, że Rafe się was spodziewa. Dobra, zajmiemy się tym na miejscu. Ten psychopata tylko czeka na taką okazję. No i ma Nadine i jej całą armię jako wsparcie. Tak, ale przecież nie ma tego. Największy piracki skarb wszechczasów mamy w zasięgu ręki. Myślałem, że ratujemy sama. No tak. Wiadomo, to też, ale potrzebujemy skarbu, żeby to zrobić. Że Elena się na to zgodziła. Jezu, młody. No, żeby to było takie proste. Po wszystkim, co razem przeszliście. Nie zrozumiałam. Nawet nie dałeś jej okazji. Nie mogę tak ryzykować. Sally ma rację. Zmieniło się. Do gry wszedł Rafe. A ja dam sobie radę sam. Serio. Świetnie. Bardzo dziękuję wam obu za opinię. Wybaczcie. Cześć. No co tam? Nie, mam tu słaby zasięg. Coś cię trapi, skarbie? Sali nie pije, niemożliwe. No dobrze. Wiem, że nie było ci łatwo. Przez te wszystkie lata. Przykro mi, że tak wyszło. Nie win go za to. Przecież tego nie robię. Długo mu zajęło, żeby się ustatkował. Czy ja go zmuszam? To jego wybór. Powiedziałbym przeznaczenie. Tak uważasz? Dlaczego tu jesteś? Bo ktoś powinien mieć na niego oko. No, widzimy się za parę tygodni. Tak. Będę. Dobrze. Kocham cię. Pa. No co, powiedziałem jej, że niespodziewanie przedłuży mi się kontrakt, co zresztą jest prawdą. Tak? Sali, zgódź się. Przyda mu się pomoc. Wiesz... Słyszałem, a jednak. Pogoda w Szkocji dopisuje o tej porze roku.